Rozpoczynamy. Was wszystkich na mojej drugiej prezentacji na konferencji. A prezentacja jest o sprytnych środowiskach edukacyjnych. Jestem Wojciech Szlapka. Jesteśmy w Szczytku. Cześć. Jestem ze Śląska. Jestem Harysem. Witam w Bielsku. Pięknie. Jesteśmy w Szczytku i na Śląsku. To jest Śląsk. Kopalnia, spodek, żyrafa, samolot. Jestem Wojtek. Tak jak mówiłem, mieszkam tu od zawsze. Mam tu bardzo blisko, także bardzo się cieszę, że w tym roku mieliśmy okazję spotkać się właśnie w Szczytku. Tak już mówiłem wczoraj, gdzieś tam od 9 lat pracuję w tej branży, od 7 w zespołach. Bardzo lubię craftsmanship, architekturę, big data i ogólnie mówiąc automatyzację, o czym posłuchacie za chwilę. No i czemu, o czym będzie ta prelekcja? Prelekcja będzie o jakby naszym modelowym procesie developmentu, o całej architekturze i o całej infrastrukturze i o problemach, które mieliśmy, o problemach, które związaliśmy, no i które jeszcze nas trochę trapią. No i o tym, jak możecie spróbować może coś zaczerpnąć tego i skorzystać u was w firmach. Okej, żeby jakby powiedzieć i dobrze to opisać, to trzeba wyjść od motywacji, która nam kierowała. Czyli dlaczego to jest ważne i dlaczego warto dbać? Dlatego, że jakby bałagan i niezorganizowanie zawsze frustruje ludzi. Jakieś powtórzenia i rutyna też prowadzi do błędów i jest nudne, więc tego nie chcemy robić. No i zawsze lepiej mieć rzeczy zautomatyzowane niż jakieś ręcznie pisane procesy, czy jeszcze gorzej w ogóle nie spisane procesy. No i to jest powód, dlaczego zrobiliśmy cały ten stack i dlaczego właściwie tutaj jestem. A to jest w sumie dzięki wam, co wam dziękuję za głosy. No to jedziemy. Version control. Kto używa Gita? Gita. Okej. Okay. Kto używa SVN-a? Okej, kto jest szczęśliwy z SVN-em? Imponujące. Okej, okay. Nie, SVN jest fajny, dopóki się nie merdżuje. My używamy GitHuba jako prywatnego repozytorium dla naszych klientów. GitHub to jest jeden z chyba z lepszych produktów, jakie powstał w tej dekadzie. Więc naprawdę polecam i naprawdę czerpiemy bardzo dużo korzyści z GitHuba i z tego, jak zmienił naszą pracę, jak ułatwił, no i jak daje nam możliwość, daje nam dużo... Okej, co daje nam GitHub? GitHub daje nam przede wszystkim świetny interfejs użytkownika, z przeglądem na repozytoria, z jakimś takim dashboardem, newsfeedem, z przeglądem wszystkich repozytorii z filtrowaniem. To jest fajne, bo pokazuję wam, co się dzieje aktualnie w firmie. To tam na bieżąco można sobie to przeglądać. No i my używamy dużo inspirowaliśmy się open source'em i tym, jak open source'owe projekty są prowadzone. Jakby tutaj wzorcowym był dla nas Symfony, też dlatego, że go bardzo kochamy i używamy i jest świetne. Ale jakby ten model Symfony większości projektów open source'owych jest taki przemyślany i pozwala działać fajnie asynchronicznie, ale też pozwala jakby zebrać się w kupie, jeśli trzeba zrobić coś ważnego. Czyli zaczynamy od tego, że mamy repozytorium dla klienta. Każdy projekt ma swoje repozytorium. Czasem, jeśli są to powiedzmy logiczne części, to jest kilka repozytoriów. Jeśli mamy jakieś API restowe, to jest po prostu jedna aplikacja, a klient jest drugą aplikacją i tym podobne, ale z założenia to jest jedno repozytorium. I każdy jakby programista w zespole forkuje sobie to repozytorium, no i ma swojego forka, na którym sobie pracuje.
No i pracujemy na modelu feature branchów. Pewnie wielu z was słyszało o flow gitowym, gdzieś zaproponowanym w internecie. To jest bardzo fajna rzecz, aczkolwiek jest trochę, żeby to opanować, to jest trochę trudno. My korzystamy z bardzo uproszczonego modelu. Mamy feature branche, mamy develop branch master i do tego developa sobie mergujemy na bieżąco w sprintach. Po sprincie do mastera tagujemy, wysyłamy. O tagowaniu jeszcze powiem za chwilę. Więc mamy jakieś user stories, mamy backlog rzeczy w Jirze, wrzucamy to, no i jakby stories w Jirze odwzorowujemy to, co jest w branchach. No i każdy programista pracuje sobie na swojej maszynie. Mamy do tego jeden wspólny serwer, aczkolwiek to akurat nie ma znaczenia jakby w modelu. Osobiście ja lubię pracować na Vagrancie, to jest dość wygodne, ale mamy swój serwer, gdzie robimy tylko symlinka w jednym folderze. Mamy konfigurację taką virtual document root, która po prostu łapie, jeśli tam jest jakiś link, to sobie to przekierowuje. No i w moim tam folderze mam jakiś folder CodeCata i tam sobie coś wycheckoutowałem. Tak jak widzicie to na samym dole tego listingu, to prowadzi prosto do GitHuba. No i wygląda mniej więcej tak, że mamy jakąś serię commitów w tym feature branchu. No i jak już skończymy feature branch, to tak jak w open source projekt robimy pull request. Pull request służy nam do przeglądu kodów i to jest najlepsza rzecz, która nas spotkała, jeśli chodzi o GitHuba, czyli przeglądanie tych pull requestów, komentarze, interakcja z zespołem. No i tutaj tak jak wspominał, szukam wzrokiem Sebastian, wspominał o tych code review, to właśnie praktyczne code review robi się bardzo sympatycznie w GitHubie. Jedna podpowiedź, która dość jest oczywista, ale małe jednostki kodu tak samo fajnie się testuje jednostkowo, tak samo się też przegląda, czyli zawsze zachęcamy do robienia mniejszych pull requestów, bo jeśli widzimy, że jest 6000 dodań i 9000 odjęć i 35 plików zmienionych, to jest co robić. No i po tej serii commitów, po serii zmian, po serii jakichś uwag do kodu, ktoś to poprawia oczywiście, wprowadza zmiany i wpycha ponownie. Zaraz wam pokażę parę screenów, jak to wygląda faktycznie w GitHubie i jak to jest przez ten interfejs odzwierciedlone. No i na koniec, jeśli już jest wszystko OK, to ktoś po prostu klika merge'uj i to wpada do developa. I w tym momencie dzieje się magia w Jenkinsie, który jest drugą składową tego całego. Metryki kodu. To jest bardzo ważne, naprawdę chyba jedna z ważniejszych rzeczy, to żeby mieć to zautomatyzowane. Nasze wszystkie projekty startują od naszej edycji Symfony XF Edition. To jest fork Standard Edition z jakimiś naszymi bundlami, konfiguracjami, plikami, między innymi z plikiem Build XML i ten Build XML zawiera różne antowe targety, które w trakcie czasu, w trakcie projektów dokładamy albo ujmujemy. One są dość przydatne i ant dużo tutaj jakby nam załatwia rzeczy za nas. Tak wygląda nasze repozytorium. To jest tutaj Fabian potencjalnie kontrybuje do tego repozytorium. Nie, to my tam kontrybujemy. Ale jakby co świeży release update'ujemy, to merge'ujemy i staramy się, żeby to była nasza baza dla naszych wszystkich aplikacji, to pewne rzeczy to ułatwia. No i tak jak mówiłem, mamy tutaj build XML, w tym jest około 28 targetów. Kto zna Anta? Okay. Ant wywodzi się prawdopodobnie z Javy, co jest OK. No i to jest coś takiego, że on sobie tam puszcza jakby skrypty, targety odpala. Jest kilkanaście zdefiniowanych targetów, ale nasze jakby targety, które my używamy, to są głównie wywołania jakichś narzędzi PHP-owych. I nasz ant pochodzi z tego skryptu budującego, który dostarczył Sebastian Bergman gdzieś na swoim blogu swojego czasu. Także tam też zawdzięczamy mu dużo. Najważniejsze są tak. Jakby mamy te targety i one grupują w sobie, one zależą od siebie, czyli masz jeden target build i on wywołuje kilka innych.
Build to jest najważniejszy target. On jest jakby domyślny. Wchodzisz na konsolę, wklepujesz AND i to się buduje. I nie musisz się przejmować jakimś tam odpalaniem migracji, czegoś tam. Wszystko jest zdefiniowane. CI, czyli tutaj to jest ten task, który jest odpalany przez Jenkinsa. Tam są wszystkie metryki i wszystkie rzeczy, które powinny być sprawdzone w Jenkinsie. Oczywiście testy jednostkowe i jakiekolwiek inne testy. Celi to jest taki task, który sobie odpalamy w linii comment przed na przykład commitem. To jest przydatne, jeśli ktoś... niestety często zapominamy odpalać tego tasku, ale on jest przydatny, żeby przed commitem sobie go, przed pushem do branch'a sobie go puścić i popatrzeć, czy no, on tam po prostu wyświetla na konsoli. Czy są jakieś nowe mezy detektora błędy, czy są jakieś skłaniowe. No, takie podstawowe rzeczy na szybko można sobie sprawdzić, no bo to zawsze wróci w code review. No i mamy nowość w naszym stacku. Od jakiegoś czasu robimy zautomatyzowane pull requesty. I to jest thresholds check, to jest taki task, który się wywróci, jeśli pewne limity zostaną przekroczone. Czyli jeśli na przykład mamy powyżej 30 wykroczeń code sniffera, to on się wywróci, on tam po prostu sprawdza sobie, bierze tą liczbę, sprawdza, czy jest większy niż threshold i wywraca tego builda. Powiem, o co chodzi z tym dokładnie za chwilę. W każdym razie on też jest przydatny do puszczenia sobie tego lokalnie. Zaraz wszystko opowiem dokładniej. OK, i wszystkie jakby metryki kodu mamy bazowe, tak jak to też Sebastian Bergman proponował, mamy bazowe template'y tych jobów, czyli już jakby nie zastanawiamy się, co tam wklikać, tylko kopiujemy sobie go i dla każdego nowego projektu używamy tej bazy. No i tam Jenkins jest bardzo fajnym narzędziem, polecam naprawdę serdecznie. I on tam wszystko fajnie wizualizuje, pokazuje linię trendu, co tam się zmienia, jak zmieniają się w kolejnych buildach, jak zmieniają się nasze wykroczenia, bądź też testy. No i buildy. Buildy są dość ważne, o ile nie najważniejsze. Polecam buildowanie swoich projektów, chociaż w PHP to może wydawać się trochę śmieszne, bo tam nie ma kompilacji, w Java się kompiluje, czy .NET, ale w PHP można buildować sobie dużo różnych innych rzeczy i to jest przydatne. Dlatego my merge'ujemy, znaczy buildujemy każdy develop branch po każdym pushu i to jest jakby odpowiedź na pytanie, które też padło wczoraj na mojej prezentacji, chyba od Krzyśka, że kiedy buildujemy. Także buildujemy za każdym merge'em do developa. No i to jest jakby, to jest naturalna kolej rzeczy, jeśli ktoś zamknie pull requesta w GitHubie, no to GitHub wysyła hookiem do Jenkinsa, Jenkins sobie odpala builda i to idzie. No i potem powiadamia nas, jeśli coś jest OK albo nie jest OK. Różnymi kanałami, o tym też za chwilę. Poza tym cyklicznie budujemy sobie projekty w jakichś wybranych dniach. Przeważnie jest to gdzieś 7 rano, żeby już o 8 mieć świeże newsy. Tam zepsuło, ale rzadko się coś psuje. Warto pamiętać o tym, że właśnie na przykład nie zamknięte vendory, jakieś, nie wiem, cuda, update'y PHP na serwerze mogą zrobić jakieś psikusy, więc dlatego budujemy sobie to cyklicznie. No i trzecia klasa buildów to są buildy dla pull requestów. I to jest coś, czym zainspirowałem się patrząc na Travis CI. Travis to jest taki open source, znaczy open source'owy i otwarty dla świata darmowy Continuous Integration Server, który po prostu polega na tym, że wrzucasz sobie plik Travis YAML do katalogu, pokazujesz mu tam, co ma odpalić, AfterScript, BeforeScript, czyli puszczamy jakieś PHP, Composera albo Anthem nasz budujemy. No i on sobie to buduje na podstawie publicznych repozytoriów GitHuba. To jest świetne, bardzo minimalistyczne narzędzie i bardzo przydatne. Używa tego bardzo dużo projektów open source'owych, między innymi właśnie Symfony. Więc jest to godne uwagi. I Travis ma bardzo fajną rzecz, to właściwie GitHub ma bardzo fajną rzecz i Travis z tego korzysta, że API GitHuba pozwala informować o każdym komicie, no, który się pojawia. Dzięki temu GitHub wysyła hooka do serwera Continuous Integration. Tam jest trochę haków porobionych, żeby wycheckoutował sobie tą aktualną wersję, gdzie jest pull request, zbudował i odesłał wiadomość z powrotem. No i tak jak mówiłem,
W naszym przypadku to jest ten threshold check i robimy to z jednego prostego powodu. Jak tak sobie przeglądaliśmy kod i robiliśmy code review, to dość dużo czasu schodziło na bzdury. Naprawdę na rzeczy, które, no, które da się zautomatyzować, czyli spacja, klamra, coś tam, złe wcięcie, tabulatory i no jakby to jest oczywiste, oczywistość w CodeSnifferze, poza tym jakieś przekroczone nPath complexity, czy cyclomatic complexity, to się sprawdzić, czy nie? Nie ma sensu jakby przejmować się tym w trakcie code review. Warto patrzeć, czy problem jest dobrze rozwiązany, czy logicznie to ma sens, czy to jest dobry wzorzec projektowy, czy na przykład da się pewne rzeczy zrobić łatwiej. Dlatego nie chcieliśmy zajmować się tymi rzeczami, które może sprawdzić nam, mogą sprawdzić nam narzędzia. No i mamy wykorzystanie tego GitHub Peer Builder. No i jak widzicie, all is well, tu na zielonym pasku, laser, a może nie laser, dzisiaj też nie. I tutaj komity, tutaj sprawdził sobie tego komit i i wszystko jest w porządku. I w tym momencie ktoś, kto zaczyna code review, nawet nie zaczyna go, jeśli to się nie, no bo to jest wywołanie Jenkinsa, więc to trochę trwa. On tam wskazuje, że jeszcze sprawdza status. Oczywiście idzie ten pull request, idzie ten build i on zwróci z informacją, czy jest wszystko OK. No i jeśli nie ma tej informacji, że all is well, albo że to się jeszcze buduje, albo nie daj Boże, coś się zepsuło, tak w tym miejscu, czyli tu ten X pod tym drugim commitem oznacza, że ten build nie przeszedł. Prawdopodobnie był jakiś copy-paste detektor, wykrył coś skopiowanego, tudzież, nie wiem, ktoś zrobił za dużo klamr za wywołaniem, za deklaracją funkcji, więc to nie przeszło, no i wtedy mamy od razu informację. Nawet tego nie sprawdzamy, nie przeglądamy tego kodu, czekamy, aż to przejdzie. Tutaj widzicie, że była seria commitów i dopiero w tym miejscu sprawdził ponownie, bo to było jakby wepchnięte cztery commity tutaj w tym miejscu i to sprawdził i tu już wszystko przyszło OK. Jest zielono, all is well i możemy wtedy skupić się na code review, w którym zauważymy jakieś bardziej istotne rzeczy niż pierdoły, które sprawdza PHP, na przykład mass detector. No i tak jak widzicie, to jest zrzut z jakiegoś rzeczywistego projektu, gdzie zrobimy sobie code review. Co jest fajne tutaj? Fajne jest na przykład ten outdated div, czyli ktoś coś dyskutował. No i oczywiście fajnie, że wzięta była pod uwagę ta uwaga. I poszedł nowy commit, jest OK. To się chowa, tego już nie widzimy na liście, chyba że coś, co nie było powiedzmy, co nie jest zreflektowane w kodzie, to wtedy się tu wyświetla, że jest jakiś jeszcze commit. No i co o tym sądzisz? Jest zielony, także jest spoko. No i to jest super rzecz, naprawdę polecam wam ten zestaw. Z tego, że to jest jakby nie przejmujecie się tymi rzeczami, które nie są istotne. Przejmujecie się wzorcami, dobrymi praktykami, dobrym rozwiązaniem problemu, tego typu rzeczami w code review, a nie przejmować się oczywistościami. To już powiedziałem. Deploymenty. Jakby nieodłączną częścią tego procesu jest udostępnienie tego gdzieś na serwer. Ta struktura serwerów nie jest jakoś bardzo odkrywcza, to jest serwer deweloperski, który widzieliście na pierwszych slajdach, tam był ten z konsoli. Jest CI server, czyli Jenkins, nasz przyjaciel, który pomaga nam w budowaniu pull requestów. Na którym stoi również Jenkins i na tym serwerze udostępniamy QA ten kod, tą aplikację taką, która gdzieś stoi obok i po której nikt nie klika, czy nikt nie zmienia. Jest oczywiście staging.
U nas nazywamy to preview i to jest serwer, do którego ma dostęp klient, który jest update'owany przeważnie po sprincie, potagowane źródła, no i tam klient sobie akceptuje te rzeczy, które udało nam się tam wytworzyć. No i oczywiście produkcja, czyli tam, gdzie się wszystko psuje. Mamy swój skrypt, który nazywa się Launcher, który pozwala nam podnosić środowisko deweloperskie i środowisko testowe, przepraszam, i staging. I to jest też jedna z lekcji, która nas nauczyła. Ręczne podnoszenie to jest ból, za przeproszeniem, w tyłku, bo damy są na widowni. To jest ból w tyłku. Warto sobie to zautomatyzować nawet najprostszym skryptem, taki jak nasz Launcher, to jest parę linii kodu. Jest oparty o Silexa, o komponenty symfonowe. On po prostu odpala taski andowe. Mamy zdefiniowane projekty. W konfiguracji mamy zdefiniowane, gdzie leży ten projekt na serwerze. On po prostu wchodzi CD do tego folderu, pusza and. Jeśli wszystko ok, to oczywiście loguje to, co się dzieje. No i on działa w dwóch trybach. Pierwszy tryb to jest tryb test i to jest taki, powiedzmy, na bieżąco wszystko się update'uje. I tryb, który podnosi tylko, gdy pojawi się tak. I redagowanie to jest dość do tematu. Przede wszystkim dlatego, że jak macie automatyczny change log rzeczy, które się dzieją w waszym projekcie. Bardzo fajnie to rozwiązuje również GitHub. Oni chyba powinni wysłać nam tu jakąś szklankę whisky za to, jak to ich chwalimy. Ale GitHub fajnie pokazuje changelog na podstawie tagów. Po prostu wpisujecie sobie w tym sprincie, osiągnęliśmy takie cele, ciach, 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 ciach. Tak, podpisany kluczem GPG, leci do GitHub. I wtedy, gdy on wyląduje w GitHubie, to GitHub odpala sobie hooki. To jest kolejna fajna w GitHubie, czyli hooki, które po prostu dla każdej zmiany w repozytorium, dla każdej zmiany w kodzie mogą powiadomić jakieś w tym wypadku jest to... Raz, dwa. Dzień dobry. Okej. Okay. W tym wypadku dla każdego tagu podnoszone jest środowisko staging i dla każdego testowego, tak jak już mówiłem, jest podnoszone środowisko testowe. GitHub ma super funkcjonalność, jeśli chodzi o te hooki i oni mają jakby out of the box mnóstwo serwisów zintegrowanych, zarówno Jira, jak i jakieś New Reliki. Wszystko tam jest jakby out of the box, plus wywołanie URL-a, który mu podamy. Oczywiście to jest wszystko gdzieś za firewallem, więc musicie sobie wystawić jeden port, Jenkinsa na jednym porcie, żeby dało się z nim komunikować z zewnątrz. No i to jakby pomaga. To pomaga dość znacząco. Przede wszystkim dlatego, że no, jakby się przyjmuje, że tam jedna osoba ma dostęp do tego serwera, powiedzmy, staging, no i ona coś tam ma, ten prawo tego roota i coś tam podnosi i to jest jak, gdzie jest ten gość, co nam to podniesie, nie? A on na przykład jest wtedy L4. No i musi wtedy na przykład z łóżka tym laptopem tam operować, to nie jest tędy droga. Dlatego takim rozwiązaniem załatwiacie sobie mnóstwo problemów z głowy. No i komunikacja jest ogromnie ważna. Jak pewnie wielu z was, kto używa Skype'a w firmie? Okej, kto jest bardzo zadowolony ze Skype'a? Jest jeden kolega. Skype jest o tyle niefajny, że działa tylko jak są obie osoby włączone. Jak ktoś jest niewłączony, to może mieć różne opóźnienia, albo nawet nie dostać tego message'a. Jakaś wielka firma wykupiła Skype'a, może to kiedyś naprawią. My używamy HipChata. HipChat jest naprawdę świetnym narzędziem teraz od Atlassiana. To jest taki czat na wiele platform. On jest scentralizowany, czyli wszystko jest zapisywane na tym serwerze. Tworzymy sobie pokoje dla każdego, powiedzmy, dla każdego projektu jest stworzony pokój, dla zespołu jest stworzony pokój.
No, tych pokoi jest mnóstwo. Jest na przykład pokój głodny, który się dyskutuje rzeczy strategiczne z punktu widzenia firmy, więc polecam HipChata. No i HipChat ma kolejną świetną rzecz, czyli API. API jest świetne, dlatego że jest bardzo proste. Tam jest kilka komend i tymi komendami właśnie tak zintegrowane narzędzia wysyłają nam powiadomienia. Widzicie, tu jest po prostu czat, który sobie piszemy. Tam jest jakiś mention, czyli ktoś wywołuje kogoś, żeby na przykład, jeśli on nie jest dostępny, to całe powiadomienie, ktoś tam cię woła na czacie. To jest też świetna rzecz, bo no, nie zawsze mamy tego czata cały czas tam pod ręką. Gdzieś jesteśmy? Jesteśmy na przykład gdzieś w drodze, dostajemy e-mailem powiadomienie, że ktoś tam wywołał cię na tym. To tak jak przez radio tam wywołują. Te API, które pozwala nam wrzucać różne wiadomości. Jest jakby wiele narzędzi ma już to zintegrowane automatycznie, czyli na przykład, tak jak widzieliście tutaj, GitHub tylko wymaga podania jakiegoś klucza autentykującego i numeru pokoju w hookach i macie już tutaj to wszystko wrzucane. Jenkins tak samo, jest plugin do Jenkinsa. No i nasze narzędzia, które sobie sami piszemy, też mają integrację z GitHubem. Wrzucamy tam jakieś informacje z automatu, na przykład nie napisałeś notki do newslettera albo nie zapisałeś się na czwartkowy obiad, to tam masz jeszcze chwilę czasu. I to jest fajnie tutaj pokazane, jest małpka all, który powiadamia wszystkich. To jest świetna rzecz. Dużo integracji out of the box, nie trzeba samemu tego pisać, aczkolwiek można. Integracja z GitHubem, integracja z Jirą, o nowych zadaniach, o komentarzach, z Jenkinsem, z New Relic'iem, jeśli coś tam się dzieje niedobrego na produkcji, to New Relic wam o tym powie tutaj od razu do pokoju, a z Zabbixem, czyli z narzędziem do monitorowania serwerów, jeśli jakiś serwer się przewrócił, to też zostanie tutaj powiadomienie na czerwono, wtedy Misiek staje i walczy z serwerami. No i nasze narzędzia wewnętrzne, które piszemy sobie jakby. Staramy się korzystać z tego, co daje nam dobrodziejstwo internetu, ale nie zawsze to jest w 100% dopasowane. Czyli czasem piszemy sobie jakieś małe narzędzia, które też powiadamiają HipChata i wszyscy są jakby w kopii i wszyscy wiedzą, co się dzieje. HipChat ma jeszcze jedną ważną zaletę. Jakby pozwala łatwo pracować zdalnie, bo jakby jesteś cały czas na bieżąco. Nie wiem, czy znacie te prelekcje i te wykłady, które daje tam za Holman z GitHuba. On opisuje, jak oni pracują w GitHubie asynchronicznie, zdalnie, tam mają ludzi z całego świata. No i jak używają tych narzędzi, i oczywiście chyba używałem GitHuba, to mi się wydaje, ale też używałem też innych narzędzi, jak na przykład Campfire, który jest podobnym konceptem do HipChata. No i tam też jest właśnie opcja powiadamiania. HipChat ma jeszcze jedną fajną rzecz, same fajne rzeczy dzisiaj. Ja to chyba po tych imprezach, ma bota i jest bot, który gada protokołem XMPP, czyli tym protokołem jabberowym. No i ten bot to jest, no tam bardzo fajne rzeczy, tam na przykład można sobie wyświetlić zdjęcie z jakiegoś zdziwionego kurczaka, czy tam jakiś, ja jestem jak berety, jestem poważnie. Szkoda, że nie mam screenów, to bym wam pokazał. No ale są też oczywiście poważne zastosowania botów HipChatowych, na przykład odpytywanie o jakieś rzeczy, odpytywanie o statusy zadań w Jirze, o GitHuba. Myśmy sobie ostatnio napisali bota, który pokazuje nam estymacje do nowych projektów. Jeśli tam nie znajdziemy sobie go, to on podaje listę, czy miałeś na myśli taki projekt. To jest fajna rzecz. Te boty pisane są w CoffeeScriptie. Myślałem, że nic lepszego już z JavaScriptu nie urośnie, a jednak urósł CoffeeScript, więc to jest też idea warta poparcia. No i można naprawdę puszczać wodze fantazji. No oczywiście jakby HipChat to jest centrum naszych komunikacji, ale poza tym mamy standardowo Gmaila, mamy GitHuba, Jira, Jenkins, to wszystko wysyła maile. W tych mailach nikt nie umie się odnaleźć, ale one tam lądują, także zawsze jest, dostałeś maila. Więc maile są fajne, ale powiadomienia na HipChacie są 100 razy lepsze.
No jest jeszcze parę ekstrasów w tym naszym procesie. Jednym z nich jest GitHub Metrics. To jest nasze narzędzie wewnętrzne, którym sprawdzamy i robimy porównanie, jak nam poszło, ile poszło nam pull requestów, ile commitów, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, jak jest ruch w projektach, no i żebyśmy też mieli mały element grywalizacji. To codziennie o 10 wpada na HipChata, to jest właśnie wywołanie tego API ich, no i on sobie tam leci. Ze względu na dane osobowe i anonimowość, tak jak ci oficerowie w CBS, to nasi koledzy też są tu anonimowi. A macie tylko liczbę commitów, tam jest oczywiście nick z GitHuba, liczbę pull requestów, no i tu per project, per user, czyli ile w projektach było commitów, ile w projektach było pull requestów, to na dole, no i tak samo z użytkownikami. To jest informacyjne, w międzyczasie, jak już to pisaliśmy, to pisali akurat nasi koledzy z działu Java i oni to zrobili w Javie i to działa gdzieś tam na tą kacie. Ale w międzyczasie GitHub udostępnił takie narzędzie Pulse. Tylko to narzędzie Pulse, one pokazuje mniej więcej to samo, oczywiście w bardzo ładnej formie graficznej, z wykresikami, z jakimiś ładnymi kolorowymi liczbami. Tylko to jest per repozytorium i nie widzimy na przykład, które repozytorium jest trending w tej naszej organizacji, więc to robi ten trik. Drugie narzędzie to jest tak zwane Developers Metrics. Tych narzędzi jest jeszcze kilka, ale to nie będę wspominał wszystkich. Developers Metrics zbiera dane z GitHuba. To jest taki rodzaj pewnej małej inteligencji i jakby wniosków do raportowania, gdzie w projektach dzieje się trochę gorzej, a gdzie dzieje się lepiej oczywiście. No i szuka code sniffer, mess detector, copy paste, coś tam jeszcze, aha, i reopen z Jira, więc to są bardzo przydatne informacje, jeśli chcielibyście to przelecić przez każdy projekt, popatrzeć dla każdego użytkownika, to jest trochę roboty. Dlatego jest to. Niestety, zgodnie z przypuszczeniami, każde API ma swoje ograniczenia, więc Jenkinsowe API też ma ograniczenia. Można pobrać liczbę buildów, ale już nie można łatwo pobrać sobie tej historii wszystkich buildów, żeby przelecieć po wszystkich buildach, no więc trzeba sobie tam kurlować i regexpować do XML-a. Oczywiście to jest jakby podejście trochę partyzanckie, ale skuteczne. No i jak widzicie, jest liczba check styli. To działa na zasadzie, ile pojawiło się nowych rzeczy, czyli zrobiłem commit, dałem klamrę nie w tym miejscu, jest check style plus jeden, no i to wpada gdzieś tu. Jak widzicie, tu jest dość fajnie, specjalnie wybrałem ten okres czasu, ale tu na przykład ktoś popełnił dwa copy-paste, no i to mu się tam do jakiegoś wyniku, który jest średnią uważaną z tego wszystkiego liczy. Tutaj mamy informację, w jakich projektach to jest zrobione. Tam jest nick tego dewelopera. Mamy liczbę buildów skutecznych. Tu widzicie, jest w większości 100%, poza tym, gdzie jest 18%. No i tu jeszcze są reopeny. To jest kolejna aplikacja, która tam dość mocno współpracuje z Jirą i pobiera informacje o tym, czy zadanie zostało zrzucone w testach i to jest zliczone jako jeden reopen. Akurat poszło całkiem dobrze. Podsumowanie. Okay. Podsumowanie. Jeśli mogę coś powiedzieć o tym, to jest świetna idea i naprawdę warto w to inwestować. A trzeba być świadomy, że każda świetna idea wymaga czasu i trochę jakby efortu, żeby to poskładać wszystko do działającej całości. Ale jeszcze więcej tej pracy jest potrzebna, żeby to potem utrzymać, żeby to konserwować, dbać o to, bo jednak tych projektów zachodzi dużo, one często się wywracają, trzeba na to zwracać uwagę, więc to jest jakby jakaś praca, którą trzeba w to włożyć, ale po jakimś czasie to działa już samodzielnie, wszystko się buduje samo, wszystko się powiadamia, wszystko wiedzą, więc no jakby są same zalety poza tym pracą, którą trzeba włożyć. No i najważniejsze, że jakby zespoły mają więcej czasu dla siebie. Nie przejmują się, czy trzeba coś na tym Jenkinsie poustawiać, czy trzeba się zastanowić, jakiego and skryptu użyć, build skryptu, czy gdzieś to trzeba deployować, czy jakieś trzeba popatrzeć, czy są klamry w dobrych miejscach, tego typu rzeczy. To dzieje się samo. No, a to też powoduje jakby
fakt, że nowi członkowie zespołu wchodzą bardzo płynnie w te środowisko, bardzo płynnie jakby radzą sobie, bo tam nie ma żadnej technologii rakietowej, więc każdy sobie poradzi z tym. Wystarczy sobie podlinkować u siebie, stworzyć, wyczekautować repozytorium Gita, sforkować, podlinkować linki, to już działa, można dewelopować. No i jak to wszystko dzieje samo, to mamy trochę więcej czasu na myślenie o rzeczach, które mają jakieś znaczenie. Ja wam bardzo dziękuję za obecność i bardzo chętnie odpowiem na wasze pytania. Tu są oczywiście linki z małpkami. Tu jestem ja, szczęśliwy, więc jeśli macie ochotę popytać, to bardzo chętnie odpowiem na pytania. Dziękuję. Cześć Wojtek, ja mam jedno pytanie. Pokazałeś, że robicie takie metryki, jakby kto jest tam najlepszym deweloperem, kto jest najgorszym i jakby jak mu idzie, a chciałem spytać, czy macie jakieś praktyki w firmie, które pozwalają pociągnąć te osoby, którym powiedzmy nie idzie, czy robicie jakiś pair programming, code cuta i jak to u was wygląda? Robimy zwolnienia grupowe, nie żart. To jest dobre pytanie. Generalnie nie ma takiego, jakby nie ma dużo takich sytuacji, że ktoś jest naprawdę jakiś nieumiejętny i sobie nie radzi, ale moim zdaniem, z moich obserwacji, dużo tutaj pomaga code review i w tym code review dużo można się nauczyć. Oczywiście trzeba być trochę egoless w code review, trzeba trochę przyjąć na klatę krytyki, każdemu zdarzają się błędy i każdy je popełnia. Seniorzy, mediorzy, juniorzy, praktykanci, każdy je robi. Oczywiście po czasie no jakby zmniejsza się ta liczba, ale moim zdaniem code review to jest to. Code cuta, czyli jakby wspólne rozwiązywanie prostych problemów, to jest świetna rzecz i tu na pewno da się dużo nauczyć. Da się czerpać świetne pomysły z jakby zbiorowego rozumu. Pair programming również w jakichś naprawdę trudnych taskach, a takimi trudnymi taskami są na przykład, nie wiem, migracje, czy tam, nie wiem, rozwój systemów na D, to są problemy, gdzie czasem robimy pair programming i pair programming jest jak najbardziej ok i daje rezultaty. Nawet jeśli to nie są na przykład, nie jest to senior i w takim parytecie, że to nie jest senior i junior, nawet powiedzmy dwóch deweloperów o podobnych możliwościach jest w stanie wymyślić więcej w parze niż ten. Nie jest tak jakby nasz modelowe rozwiązanie, ale w pewnych sytuacjach to się sprawdza. Okej, dzięki. Wspomniałeś o tym, że pracujecie na feature branchach. Mhm. Jak rozwiązujecie problem testowania tych feature branchów oraz dostarczania bazy danych, która jest potrzebna dla feature brancha? Czy dopiero w momencie wrzucenia tego do developer brancha, czy w międzyczasie, czy jakoś zautomatyzowaliście, czy nie? To jest dobre pytanie. Dzięki. Generalnie testujemy zawsze na developie. Czyli po zmerdżowaniu testujemy. GitHub fajnie pokazuje, jeśli coś jest jeszcze nie da się zmerdżować. Jeśli powiedzmy pojawi się konflikt, on od razu pokaże, że to nie da się automatycznie zmerdżować i tym się nie przejmujemy, prosimy tego kolegę lub koleżankę, który to uczynił, taki jakby trik, żeby zrobił tak, żeby dało się to zmerdżować automatycznie i testujemy zawsze w developie. Aczkolwiek są czasem jakieś długo działające zadania, które można testować na branchach. No i czasem to robimy na tych środowiskach, powiedzmy, no bo założenia testujemy na środowisku test, ale czasem testujemy też na środowiskach deweloperskich, jeśli to jest jakaś wyjątkowa sytuacja, ale one się zdarzają raczej rzadko. Nasz dział QA jest dość restrykcyjny, jeśli chodzi o dostarczanie na środowiska i on tam bardzo się burzy, jak coś nie działa. Bazy danych migrujemy konsolą tą Doctrine Schema Update, bo używamy Doctrine'a właściwie wszędzie. I to jest też jako task w Ancie, więc on leci z samym buildem i jeśli jest coś do update'u, to on sobie to update'u. Czyli w takiej sytuacji zdarzy wam się, że develop branch wam mocno wypadnie i na przykład kończy wam się cykl, a nie możecie go zamknąć, bo macie feature branchy, które tam wpadły, które nie nadają się do publikacji? Nie wiem, ale generalnie to jest, znaczy da się sam łatwo walczyć tym, że są krótkie sprinty. Jeśli ten sprint trwa tydzień lub dwa, to tyle, powiedzmy, do ogarnięcia ludzkim rozumem, że da się to wszystko pomerczować, podopinać lub
coś tam przechodzi na kolejny sprint, a sprintami jesteśmy w stanie zrobić to, że te zmiany są w miarę takie do ogarnięcia i w miarę są do wrzucenia w tym jednym sprincie. Cześć, Wojtek. Cześć. Powiedziałeś dużo o Travisie. Dlaczego nie używacie go w firmie jako rozwiązania swojej prywatnej? Właśnie boleję nad tym faktem, ale są dwa powody. W czasie, gdy zaczynaliśmy się jakby automatyzować to wszystko i budować tą strukturę, nie było jeszcze Travisa dla prywatnych repozytoriów. To jest fakt numer jeden, a fakt numer dwa jest taki, że jednak Jenkins jest trochę bardziej rozbudowany, jeśli chodzi o różne metryki, o pluginy. Ale też jest scrutinizer, którego możecie użyć jednocześnie i macie jakby te rozwiązania tylko zrzucone gdzieś na zewnątrz. Próbowałem scrutinizera, ale jakby w tym momencie to nie zadziałało dla mnie. Dobra, dzięki. Jenkins dlatego, że to jest powiedzmy dość dojrzałe narzędzie, które pozwala tam wrzucić wszystkie te metryki. Jeszcze jedno słowo. Używamy Travisa do publicznych repozytoriów, do bundli jakichś open source'owych i tam to się sprawdza świetnie, bo tam nie ma potrzeby Jenkinsa. Cześć. Wspominałeś, że do ustawiania tam środowisk i tak dalej używacie tych skryptów kwantowych i itp. Czy myśleliście o Fingu? Tak myśleliśmy. Jakoś Fing niespecjalnie mnie osobiście przekonuje, ale to jest moje skromne zdanie. No nie daje nic, co warto by dać, a jednak Ant ma tą zaletę, że jest cross-platform. Czyli nawet nie tyle cross-platform, tylko możemy jeszcze budować Java, w tym jakieś Ruby on Rails, jeśli jest potrzeba. Nawet możemy budować ten framework na D i to też robimy w Antem. I tam jest nawet włączanie modułów przez Anta, więc to jest magia naprawdę, czarna magia. Dzięki. Cześć. Dwa pytanka. Pierwsze to jest takie, jak sobie radzicie z rollbackami podczas wdrożenia? I drugie pytanie, czy na środowisku testowym i stagingowym podnosicie bazę od zera, czy to jest kopia bazy produkcyjnej? Różnie. Odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, z rollbacki. Przeważnie to jest po prostu używane Gitem. Przeważnie używamy Gita do przesunięcia, do zcheckoutowania się na poprzedni tag. To jest takie rozwiązanie trochę partyzanckie, dlatego tam, gdzie jest na przykład uzasadniona potrzeba, no to robię to tak, jak robi to narzędzie takie Capifony, którego niestety nie używamy, a wydaje mi się, że to jest dość fajne i warto by kiedyś się tym zainteresować. Jest po prostu jakiś folder, który jest podlinkowany w V-hoście i w tym V-hoście jest po prostu symlink, jest wersja 1, zesja 1, 2, 1, 3, 1, 4, no i po prostu linkujemy sobie. A jeśli... to z bazą? No, nieszczęście. Różne, z bazą są różne jaja, ale no nie mamy tego... Różnie, bardzo różnie to robimy. A drugie pytanie było? O bazę na środowiskach testowych. Przeważnie jest to kopia bazy produkcyjnej, jeśli jest to możliwe, bo czasem są tam dane, których nie powinniśmy używać, a czasem je po prostu zaciemniamy jakimś skryptem, który po prostu, nie wiem, loginy, e-maile wyrzuca i tam daje jaś fasola, ale używamy i przyrostowo po prostu migracjami ją update'ujemy. Dzięki. Udało się. Wspomniałeś o tym, że pracujecie z Jirą i innymi programami od Atlassiana. Mhm. Czy porównywaliście Bambo i Jenkinsa? Jak to wam wypadło? Tak. Z Bambo mieliśmy podejście na dawno, bardzo dawno, chyba z 3 lata temu. Fajnie. Tylko nie wiem, właśnie już go nie używam. Ale pewnie dlatego, że jakby Jenkins ma bardzo fajny ten template do PHP-owych projektów, dostarczony też przez Bergmana. I tam już jest wszystko poustawiane. Poustawianie tego w Bambu jednak wymaga trochę miłości, żeby to działało. Więc Bambu jest ok, jak najbardziej. Fajnie integruje się z Jirą i na przykład z Fisheye'em i Crucible'em, aczkolwiek wolimy jednak Jenkinsa. Cześć. Cześć. Takie pytanie. Czy macie sytuację, że klient życzy sobie jakąś małą zmianę, na przykład zmiana opisu etykiety pola i chce ją na teraz, z pominięciem całego tego cyklu iteracji i tak dalej, na produkcji? Czy
przechodzi taka zmiana, cały tryb, najpierw test, stage i produkcja. Czy macie możliwość wrzucić to od razu? No, mamy możliwość, ale nie robimy, staramy się tego nie robić. Staramy się jednak być powściągliwym, mimo że tam jest pożar i panie kochany, tam, ta etykieta trzeba poprawić, gipku. Nie, staramy się tego nie robić, staramy się przechodzić przez ten dział, nawet bardzo skrócony czasem. Czasem to jest po prostu jeden pull request, mówi Wojtek, gipku, i wtedy tam przeglądamy, merdżujemy, to idzie na szybki test. I staramy się to robić, czasem skracamy na przykład, że wrzucamy to od razu na staging, czy ten, wiadomo, w software developmentie wszystkie chwyty są dozwolone, ale staramy się nie wchodzić na produkcję i nie komitować z produkcji. To się przeważnie kończy, a szczególnie w piątki. Cześć. Cześć Marcin. Cześć. Pierwsze pytanie. Wspominałeś tam o narzędziach z Atlassiana, Jira między innymi. Czy porównywaliście Bitpacketa z GitHubem? Czy warto rezygnować z narzędzia, które jakby jest w pakiecie z Atlassiana na rzecz GitHuba? Wiesz co, znaczy ja jakby, to znowu jest jakieś tam, powiedzmy, pieśń przeszłości, że jeszcze jak był Bitbucket, Bitbucket był początkowo tylko dla Mercuriala, o ile dobrze pamiętam, dopiero potem było w Git. Myśmy od zawsze korzystali z Gita, czyli w tym momencie, gdy wybieraliśmy GitHuba, powiedzmy Bitbucket nie był dobrą alternatywą, ale wydaje mi się, że to narzędzie jest dość fajne i czasem na przykład tutaj kolega Piotrek robi swoje projekty w oparciu o prywatne repozytorium, bo nie ma publicznych repozytoriów, a też one kosztują. Czasem robimy tam prywatnie, potem to przenosimy, to jest Git, więc nie ma z tym problemu. Rozważaliśmy, ale GitHub równie dobrze integruje się z Jirą. Też jest plugin integracyjny, widać, dla której user stories, jeśli używasz tych, jakiejś nazwy tego taska, ID, jeśli używasz go w commitach, to on sobie to wiąże i pokazuje ci change set. Okej. Okay. Drugie pytanie, czy te wszystkie procedury, które macie, czy one obejmują tylko PHP, czy też, nie wiem, HTML, JavaScript, CSS-y? To jest jakby, to jest wszystko skomponowane razem. Przeważnie jest tak, że jakieś user story, dajmy to user story, które rozwijamy tam w sprincie, zarówno PHP, zarówno jakiegoś JavaScriptu, zarówno HTML-a, więc wszystko tutaj jest do, wszystko jest do kupy. No i te zespoły, no Scrum mówi o tym, że zespół musi być, powinien być interdyscyplinarny. Więc w tych zespołach przeważnie jest front-end developer, są backendowcy, jest jeszcze jakieś wsparcie grafików, więc tutaj jakby się uzupełniają i to jest wszystko razem. Ale czy te automaty wykrywają też na przykład jakieś tam niezachowanie standardów kodowania w tych innych plikach? Tu akurat muszę się przyznać bez bicia, że tego nie sprawdzamy. To wychodzi wszystko gdzieś tam z grubsza w code review. No ale też są teraz dość fajne narzędzia, jak na przykład SAS, czy różne frameworki kodowe, które no, pozwalają unikać jakichś tam głupich błędów. Więc. Ale to wychodzi w code review, nie mamy tego jakoś jeszcze automatyzowanego, ale to jest dobry pomysł, dziękuję. Dobra, dzięki. Mówiłeś tam wcześniej o tych nawiasach, spacjach i tak dalej, czy używasz? Czy używaliście takiego narzędzia Codex Standard Fixer i nie używaliście, czy używaliście się i się nie sprawdziło? Używamy go cały czas, ale to każdy robi w swoim zakresie. Czyli przed zakomitowaniem on sobie to puszcza, to mu tam pofiksuje te oczywiste rzeczy i wtedy to wpada. Więc PHP CS Fixer tutaj dużo, dużo dobrego robi. No i używamy też standardów kodowania Symfony. Więc to są jakby standardy, które są u nas przyjęte i poza ten standard nie wychodzimy. No i to jest fajne, nie? Czyli to jest obowiązek programisty po prostu przed commitem, tak? Tak, tak. No bo jeśli tego nie zrobi, to code sniffer będzie krzyczał. Kończy nam się już czas. No to w takim razie, jeśli nie ma więcej pytań, to bardzo wam dziękuję. Życzę udanej niedzieli.